Ciężko coś powiedzieć po tak przegranym meczu, gdzie odczucie moje przynajmniej jest takie, że uważam, że szkoda, bo byliśmy bardzo blisko. W ogóle nie byliśmy dzisiaj słabszym zespołem, uważam, że jesteśmy lepszym dzisiaj zespołem, ale no niestety w końcówce zabrakło nam zimnej krwi. Popełniliśmy bodajże 3 chyba straty z rzędu. Oczywiście też jakby biorąc pod uwagę, nie przegrywa się ostatnią akcją nigdy meczu i mieliśmy znowu te swoje przestoje, jakby nawet biorąc pod uwagę drugą kwartę, gramy super 18 minut, 17 i później mamy takie 2 minuty przestoju i to nas kosztuje, że Szczecin wraca troszkę rytmem przed przerwą. Dużo dzisiaj takich detali i to, które zaważyły po prostu na tym, że przegraliśmy to spotkanie w końcówce. Gratulacje dla Szczecina, bo najważniejsze, że to, że po prostu jak, nieważne jak, ale że wyrwali nam to zwycięstwo, uważam, jednym rzutem. Cóż, no na pewno utrudnia nam ta przegrana tutaj naszą sytuację po części, ale mówię, dzisiaj ciężko jest cokolwiek mówić, bo każdy jest w nerwach i tak dalej, ale na pewno się nie poddajemy i będziemy walczyć dalej. Dziękuję bardzo. No zgoła dwie w różne połowy na pewno w naszym wykonaniu. Myślę, że kluczowa były pierwsze minuty trzeciej kwarty, kiedy brak koncentracji spowodował, że drużyna gospodarzy wróciła, odrobiła w stratę punktową, którą zbudowaliśmy w pierwszych 20 minutach i to uszkodliło też i umocniło wierzę w drużynę gospodarzy, że mogą wygrać i później już cios za cios i rzeczywiście graliśmy bardzo dobre zawody. Gospodarze po powrocie drugą połowę zagrali również bardzo dobrze i myślę, że kosz za kosz mógł się podobać, natomiast gratulacje dla Adama, on zagrał chyba najlepsze zawody w tym sezonie i tak na dobrą sprawę był katem naszej drużyny, ale najgorsze jest to, jak trener wspomniał, że w momencie, kiedy przegrywamy dwoma punktami, mamy 3 akcje, które możemy wykończyć, a żadne z tych akcji nie kończy się nawet rzutem, także to może troszeczkę boleć, ale realia są takie, że to już jest przeszłość i nie ma co nad tym gdybać, także gratulacje dla Kinga, że zwyciężył, że dalej jest w realnej walce o play-offy, a my bijemy się dalej. No, pokazaliśmy, że jeżeli gramy skoncentrowani, realizujemy założenia i chcemy, to tam nasze ambicje są na tyle duże, że możemy powalczyć z każdą drużyną, także jest nam naprawdę przykro, ale z drugiej strony taki jest sport i jesteśmy z tego pewnie świadomi, że możemy wygrać z każdym, ale możemy przegrać z każdym. Także gratulacje dla gospodarzy i to wszystko, dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla obydwu drużyn. Myślę, że za bardzo zacięte widowisko, zacięte spotkanie. Myślę, że obydwie drużyny zasłużyły dzisiaj w równym stopniu na zwycięstwo. Zostawiły wszystko, co miały na parkiecie. Na pewno katastrofalny początek w naszym wykonaniu. Dał od razu troszeczkę paliwa drużynie Ostrowa. No, nasz największy koszmar, czyli niezrozumiałe straty, powrócił od samego początku. Traciliśmy piłkę w niezrozumiałych, właściwie całkowicie dla mnie, sytuacjach. Kolejny mecz z 20 stratami. No, jest to na pewno ciężkie do zaakceptowania, tym bardziej, że tak jak mówię, to nie były straty pod presją, tylko w zupełnie sytuacjach bez presji. Tak? To niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie nasi rozgrywający robią wspólnie 12 strat. Myślę, że to jest coś, co musimy, rozmawiamy o tym cały czas, pokazujemy to i myślę, że musimy chyba to kontynuować, bo następne drużyny, z którymi będziemy grały, mogą nam nie wybaczyć takiej postawy, jeśli chodzi o straty. Myślę, że dzisiaj najważniejsze jest to, nie zagłębiając się dalej w jakiś przebieg meczu czy jakieś sytuacje taktyczne, jest to, że byliśmy naprawdę w głębokich kłopotach dzisiaj. I tym razem pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, wróciliśmy, wyszliśmy na prowadzenie i nie oddaliśmy tego meczu już do końca. Całkiem nieźle to wyglądało na końcu, jeśli chodzi o egzekucję naszych założeń obronnych. Poza tymi sytuacjami dwoma, gdzie nie wróciliśmy do obrony i Szymkiewicz rzucił trójkę otwartą, kiedy oni wyrównali. Myślę, że jestem bardzo zadowolony z tego, co robiliśmy w obronie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Cieszymy się ze zwycięstwa. Tak jak trener powiedział, był to mecz walki.
Bardzo się cieszymy, że potrafiliśmy się podnieść, mimo że mieliśmy cięższe momenty, pokazaliśmy jaja, udało nam się wygrać. Teraz dużo pracy przed nami, musimy na pewno tą przerwę bardzo dobrze przepracować i przygotować się do dalszej części sezonu. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania do naszych gości? Nie, my nie mamy założenia, ile mamy trójek rzucać, bo jeżeli my przeprowadzamy jakąś egzekucję naszego ataku na normalnym poziomie, no to mamy takich zawodników, że oni muszą te rzuty brać. Dzisiaj jestem zadowolony bardzo z tego, że atakowaliśmy bardzo mocno na pick and rollu, czego tutaj dowodem są statystyki Adama Łapety. W końcu został otwarty przez naszych rozgrywających, dostał kilka piłek, które skończył. Myślę, że jest to kierunek, w którym musimy iść. Tym kierunkiem jest większa równowaga pomiędzy graniem pod kosz i rzutami z dystansu. My nie mamy założeń, że musimy oddać 20 trójek czy 30 przed meczem, ale tak jak mówię, jeżeli my gramy normalny, zrównoważony atak, to będziemy mieli i otwarte rzuty, i otwarte sytuacje pod koszem. Nie wiem, Ben w środę miał naciągniętą łydkę. Wczoraj się okazało, że nie może wystąpić i na tą chwilę nie wiem dokładnie, nie wygląda to na nic bardzo poważnego, no natomiast na tyle poważne, że nie mógł biegać i nie wystąpił dziś. Tak, bardzo konkretne. Myślę, że tak jak powiedziałem, w szatni musimy zrobić wszystko, żeby wrócić po tej przerwie odmienioną drużyną. Na pewno początek to jest regeneracja psychiczna i fizyczna dla chłopaków, ponieważ później nie będzie już żadnych przystanków, także na początek parę dni przerwy, na początek tego jak wrócimy, tego okresu, tej przerwy, będziemy na pewno bardzo mocno fizycznie pracowali, musimy troszeczkę poprawić kondycję, troszeczkę wrócić myślę, do na siłowni i do biegania, a później myślę, że poprawiać wszystkie aspekty naszej gry, tam gdzie mamy problemy, to eliminować. Na tą chwilę mamy umówione dwa sparingi ze Spójnią, bodajże 18 na pewno i 23 z tego co pamiętam, także tak to wygląda. Proszę na dwa słowa jeszcze o nowym zawodniku, jego debiucie. Zagrał dzisiaj najskuteczniejszy zawodnik, ponad 66% skuteczności i asysty do pana Adama Łapety, jak wygrali od początku sezonu. Tak jak mówiłem wcześniej, na pewno jest to zawodnik dużej klasy. Druga rzecz jest taka, on przyjechał. Myślę, że nie jest w tej chwili w formie tak naprawdę i dzisiaj już pokazał, jaki potencjał w nim drzemie. Dwa miesiące tylko gdzieś tam sam trenował, biegał, nie grał pięć w koszykówkę, a dzisiaj od początku właściwie były momenty, gdzie w trudnych momentach był naszym liderem. Nie jest to zawodnik samolubny, potrafi grać kiedy trzeba, potrafi kończyć akcję pod koszem, dysponuje niezłym rzutem i przede wszystkim jest też bardzo dobrym kreatorem. Także myślę, że nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, tak dobrego występu i tak długiego występu, bo wytrzymał 24 minuty, grał dosyć agresywnie w obronie. Myślę, że tutaj też jest jego spory potencjał, także na pewno będzie to dla nas, jest to dla nas zawodnik, który otworzy nam kupę opcji w ataku, tak?